Witam serdecznie, pokażę jak przygotować kukurydzę pieczoną z masłem i ziołami. Do przygotowania będziemy potrzebowali 4 kolby kukurydzy, około 120 g masła o temperaturze pokojowej, 1 łyżeczkę suszonej bazylii, 1 łyżeczkę suszonej natki pietruszki, 2 łyżeczki ziół prowansalskich oraz sól do smaku. Ja użyłam około 1 łyżeczki soli. Do miękkiego masła dodaję zioła, sól i dokładnie mieszam. Tak przygotowanym masłem smaruję kolby kukurydzy i zawijam w papier do pieczenia lub folię aluminiową. Zawiniętą kukurydzę możemy ułożyć w naczyniu żaroodpornym lub na blasze do pieczenia. Kukurydzę wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Kukurydzę będę piekła około 40 minut do miękkości. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Kukurydza jest gotowa, można się częstować. Życzę smacznego!